Mimo chłodnej i niesprzyjającej aury w turnieju finałowym wzięło udział 12 dwójek siatkarskich złożonych z zawodniczek wieku 14 lat i młodszych. Szanów reprezentuje 8 par. Są to dziewczyny, które trenują u nas w Pemosie. Oprócz tego uzupełniają stawkę 12 par dziewczęta z krakowskiej Wisły i z Kęczanina Kęty. Tradycyjnie zawody rozegrano systemem brazylijskim i uczestniczki turnieju mierzyły się w pojedynkach do dwóch wygranych setów. Cztery najlepsze pary awansują do półfinału Mistrzostw Polski, więc jedną parę już mamy i teraz jeszcze dwie pary mają szansę na wejście do czwórki, więc trzymamy kciuki, myślę, że powinno być dobrze. Ostatecznie po kilku godzinach rywalizacji w najlepszej czwórce znalazły się tylko dwie chrzanowskie pary. Katarzyna Kowalik i Martyna Densą oraz Aleksandra Góralczyk i Olga Mierniczek. Stawkę półfinalistek uzupełniły Julia Dwornik i Marta Jączy-Skent oraz reprezentantki Wisły Kraków Magdalena Rogalska i Magdalena Bitek. Po zaciętych meczach jednej drugiej do finału awansowały chrzanowianki Katarzyna Kowalik i Martyna Densą oraz zawodniczki kęczanina Julia Dwornik i Marta Jączy. W finale chrzanowianki musiały uznać wyższość przeciwniczek, które dzięki wygranej 2-0 mogły się cieszyć z tytułu mistrzyń Małopolski Młodziczek. Brązowe medale wywalczyły krakowianki Magdalena Rogalska i Magdalena Bitek, które pokonały Aleksandrę Góralczyk i Olgę Mierniczek z Szanowa. Cztery najlepsze pary szanowskich zawodów zagrają w półfinale Mistrzostw Polski Młodziczek, który zostanie rozegrany w połowie lipca w województwie śląskim.